standardowo, dosłownie minutkę, dwie, można nam dać znać, czy dobrze się słyszymy. Mamy nadzieję, że tak. O, super. Mamy już pierwsze informacje, że słychać nas i widać. Bardzo dziękujemy za info i dosłownie tak, jak mówię, myślę, że 10:01 mniej więcej zaczniemy. Dziś jest ze mną nowy gość, a myślę, że zaspokoimy Państwa ciekawość w kategorii tematycznej, jaką jest brief, ale dosłownie jeszcze minutę, dwie poczekamy, żeby wszyscy mogli zasiąść i od początku nas słychać. Już mamy 10:01, także dosłownie chwileczkę i zaczynamy. Jakby były jakieś problemy techniczne, to zgłaszajcie nam na czacie. My cały czas mamy ten widok przed oczami, więc w razie czego będziemy interweniować. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Dobra, widzimy, że powoli się tutaj zbiera nam grupa osób, także myślę, że powoli będziemy zaczynać. Ja nazywam się Paulina Kasprzyk, jestem social media managerem w grupie Eura 7. No i nie jestem tu pierwszy raz, więc bardzo miło ponownie mi widzieć pewnie część z osób. Nowe osoby witam serdecznie, a dzisiaj razem ze mną ten webinar poprowadzi Filip Kupczyński, który się może przedstawi sam. Tak, ja z kolei pełnię rolę New Business Managera i jestem debiutantem, więc miło mi pierwszy raz gościć na webinarze. Tak, i dzisiaj tematem naszej, tak jak z Filipem przed sobie rozmawialiśmy, właśnie chcielibyśmy to w sumie nazwać taką rozmową. Jeśli Państwo będą chcieli też w niej czynnie uczestniczyć, to będziemy oczywiście wdzięczni i jesteśmy otwarci na taką formę, bo przygotowaliśmy dla Państwa webinar, który ma pomóc nam we współpracy z Państwem, z naszymi potencjalnymi klientami na linii właśnie klient-agencja. No a tu tym tematem jest właśnie ten tajemniczy brief, hasło pewnie znane dla większości osób, które gdzieś tam się przewija na etapie różnych przetargów, dla jednych mniej lub bardziej znane. Chcemy dzisiaj je trochę odczarować i pokazać, że jednak jego rola jest dosyć kluczowa. Witamy Pana Damiana, no i płynnie sobie przejdziemy do pierwszej części, która będzie taka bardziej merytoryczna, później przejdziemy do takiej części bardziej praktycznej. Zaczniemy sobie od tego, czym w ogóle jest brief. Coś tu nam się, o, przepraszam. Tak, zaczniemy sobie od tego, czym w ogóle ten brief jest i o czym będziemy rozmawiać, bo być może są wśród nas osoby, które z tym hasłem spotykają się po raz pierwszy albo nie do końca mają świadomość, czym on jest. W takim wolnym tłumaczeniu jest to właśnie taki dokument, który formułuje nam oczekiwania klienta wobec agencji i pozwala właśnie, żeby te działania były jak najbardziej sprawne i efektywne. No i idąc dalej. Czy do każdego projektu, który zlecamy agencji, ten brief jest konieczny? No i tu pytanie w sumie do ciebie, Filip, jak ty, mając styczność jako new business manager właśnie na tej pierwszej linii ognia, nazwijmy to, właśnie z tymi propozycjami projektów, czy ten brief rzeczywiście właśnie jest takim elementem, który warto podczas tej współpracy zawrzeć? Więc tak, natomiast niekoniecznie zawsze w formie pewnego dokumentu, bo brief jest pewnym dokumentem i ten dokument może przyjąć bardzo różne formy. To znaczy, to może być jakaś wypełniona tabela, to może być prezentacja, to może być równie dobrze zwykły e-mail. Natomiast ważna jest funkcja briefu. I tą funkcją jest taki punkt wyjścia, punkt rozpoczęcia rozmów, punkt zaczęcia projektowania pewnej akcji, pewnej aktywacji, więc ten punkt wyjścia zwyczajnie zawsze jest nam potrzebny, od czegoś trzeba zacząć. Dokładnie, tutaj od razu nadmienię, że właśnie to hasło, którym jest właśnie ten punkt wyjścia, pewnie przez dalszą część webinaru będzie nam też towarzyszyło, bo można, myślę, postawić w sumie między briefem a tym punktem wyjścia znak równości, bo jest to właśnie coś, co ma nam przede wszystkim pomóc, a nie utrudnić. Idąc dalej, właśnie, na co w ogóle agencję można zbriefować? Bo pewnie każdy z Państwa w swojej działalności, czy to są usługi, produkt, różne właśnie możliwości dają nam dane dziedziny, że tak powiem.
powiem, i czy na wszystko można ten brief stworzyć, więc tu pytanie, czy różne aktywacje to różne briefy? Tak, no bo de facto każdy projekt ma trochę inny punkt wyjścia i teraz ten punkt wyjścia będzie zupełnie inny dla, powiedzmy, loterii, a zupełnie inny dla systemu lojalnościowego, więc jakby zbriefować można agencję na wszystko, trudno mi sobie wyobrazić coś, na co nie da się zbriefować agencji, natomiast ten punkt wyjścia zawsze jest nam potrzebny, a co za tym idzie również brief, jak już wspominałem, w dowolnej formie. Dokładnie, no i tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że właśnie bez względu na wielkość akcji, ten brief zawsze da nam jakby pozytywne aspekty współpracy, nieważne czy właśnie jest to jakaś gigantyczna loteria, nawet ogólnopolska, czy właśnie jakieś lokalne bardziej działania mniejsze, zawsze ten brief będzie takim ważnym elementem tej współpracy. Powiedziałbym nawet, że przy mniejszych akcjach te briefy są jeszcze ważniejsze, bo kiedy mamy bardzo dużą, rozbudowaną akcję, gdzie dużo rzeczy i tak wychodzi nam już podczas rozmów, no bo jest po prostu wiele elementów, które trzeba zaprojektować, tak w przypadku małych, pod względem czy to budżetu, czy też okresu trwania akcji, jednak ten punkt wyjścia zazwyczaj jest kluczowy, bo niewiele nam się już potem zmienia. Dokładnie, tak. No tutaj ważne właśnie, żeby rzeczywiście nawet jeśli mamy w swojej głowie myśl, że być może to jest zbyt mała akcja, żeby aż tak strasznie ją rozpisywać, no to tu raczej z naszej perspektywy to błędne myślenie i raczej chcielibyśmy trochę odczarować to, żeby ten brief nie był czymś, co my musimy odhaczyć, odbębnić w pewnym sensie, bo to na bazie naszych jakichś tam doświadczeń, często nie wynikających ze złej woli, tylko być może właśnie z braku takiego poczucia, po co ten brief tak naprawdę w ogóle jest i czy rzeczywiście ktoś po prostu go dostanie, zapisze plik i już nigdy do niego nie wróci, a rzeczywiście z perspektywy agencji to jest raczej właśnie ten punkt wyjścia i coś, na czym my możemy bazować bardzo, więc tutaj im bardziej on będzie szczegółowy, tym jakby szansa na to, że spotkamy się w tym odpowiednim punkcie już później na etapie jakby realizacji pewnych działań, jest po prostu dużo, dużo większa i tutaj no my też jako agencja po prostu pomagamy i dając jakby dany brief na daną działalność, aktywność, po prostu to od nas już gdzieś tam trochę zależy, żeby ukierunkować klienta i pomóc mu ten brief przygotować. Natomiast no, jeśli chodzi o zaangażowanie, no to już jest po stronie właśnie klienta i tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby chociażby takim webinarem zmotywować niektóre osoby do tego, żeby rzeczywiście czasem poświęcić troszkę więcej czasu i do tego nieco bardziej przysiąść. No i właśnie, to jest taki w sumie element, hasło, które nam gdzieś przyświeca, że tak naprawdę ten brief to jest takie ułatwienie agencji, zrozumienie naszych potrzeb klienta, a efektem tego jest jakby obustronna korzyść, bo my możemy bardziej celnie trafić w gust klienta i jakieś tam oczekiwania, a klient też zyskuje chociażby na czasie, bo omijamy pewne kwestie, które bez tego briefu pewnie są do przegadania, a mając ten brief po prostu przez pewne etapy nie musimy sobie przechodzić poza tym. No i tutaj przejdziemy sobie do tego i myślę, że na chwilkę się zatrzymamy troszkę dłużej. Co w ogóle taki brief powinien zawierać? Być może właśnie część z Państwa właśnie nie miała styczności z briefami albo nie Państwo go wypełniali, więc tutaj przejdziemy sobie przez takie bardziej ogólne elementy. Pierwszy z nich to są cele i oczekiwania klienta, czyli coś takiego, można powiedzieć, oczywistego, co powinno w tym briefie się znaleźć, czyli czego my w ogóle oczekujemy, jakie te cele mamy, czy w ogóle już mamy je określone i mniej więcej właśnie jakie są nasze oczekiwania. No tutaj pewnie, jak zobaczymy w tej drugiej części naszej prezentacji, te cele, oczekiwania mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Zakładam, że często się zdarza, że raczej nie są jakoś bardzo rozpisane. Cele zazwyczaj mają jedno zdanie, ale to jest okej. Okay. Cel może być jednozdaniowy. Ważniejsze są informacje dookoła tego celu, ale o tym przejdziemy. Tak, dokładnie. Kolejnym to jest grupa docelowa.
No i tutaj wydaje się być to czymś oczywistym, ale określenie tej grupy docelowej jak najbardziej szczegółowe, jeśli oczywiście mamy takie możliwości, żeby tą grupę rzeczywiście określić. Im bardziej ona będzie jasno określona, tym lepiej dla nas i lepiej dla całego projektu, no bo też my wtedy i na etapie jakby takim kreatywnym, koncepcyjnym od tego, jakie media będą wykorzystywane, po to, jak będzie stworzony key visual, w jakim kierunku właśnie chociażby graficznym, no tak naprawdę wszystkie narzędzia, które będą składały się na daną aktywację bądź jakieś działania, są oparte o to, do kogo my je w ogóle kierujemy, no bo muszą być o to oparte, tak? Chcemy, żeby to jakby nie był jakiś taki uniwersalny komunikat, chyba że to jest na przykład właśnie jakaś taka uniwersalna komunikacja, ale my to też musimy wtedy wiedzieć, więc określenie tej grupy docelowej jest po prostu bardzo ważne. I to nawet w momentach, kiedy mamy produkt, który teoretycznie jest dla każdego, to znaczy nawet jeśli z naszych badań dotyczących konsumentów czy shopperów wynika, że właściwie każdy konsumuje, każdy kupuje nasz produkt, to w ramach briefowania się z agencją i tak powinniśmy wskazać pewne grupy korowe czy kluczowe, bo trudno jest stworzyć komunikację dla wszystkich. No jakby jest nie bez powodu takie hasło, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Generalnie fajnie mieć jakiś właśnie punkt zaczepienia i skupić się być może właśnie na jednej, jeśli rzeczywiście właśnie docieramy do szerszej grupy docelowej, to wybrać sobie właśnie jakieś takie wiodące, które gdzieś tam pozwolą nam ten kierunek ustawić. Kolejny punkt to jest w sumie taki punkt, który niekiedy wzbudza wątpliwości i czasem się w ogóle nie pojawia odpowiedź na to, mianowicie budżet i termin realizacji projektu. Z naszej perspektywy coś, co jest bardzo istotne, a często z różnych przyczyn klienci nie chcą się albo nie mogą się przyznawać, no ale tu myślę, że Filip też coś więcej na ten temat powie, jak to wygląda z naszej perspektywy, jakie są też rozwiązania, jeśli ktoś ma jakieś obawy co do tego, czy chce zdradzać od razu właśnie dany budżet. To jest chyba nawet takie miejsce na mały apel, to znaczy jeśli uważamy, że budżet jest czymś, jakąś tajną informacją, to zwyczajnie podpiszmy umowę o zachowaniu poufności, dzielmy się takimi informacjami. Dlaczego? Bo bez budżetu trudno nam w ogóle złapać jakąś skalę całej akcji. Zupełnie inaczej wygląda planowanie i też jakby planowanie prac wewnętrznych po naszej stronie akcji, która ma budżet poziomu 50 tysięcy, a zupełnie inaczej akcji, która ma budżet poziomu 1 000 000 złotych. A dalej terminy realizacji projektu to też jest dla nas bardzo ważne z różnych przyczyn. W momencie, kiedy na przykład wchodzimy w influencer marketing czy wchodzimy w zakup mediów, termin, kiedy akcja będzie się działa, nawet jeśli on jest dość odległy, jest już dla nas ważną informacją. A jeśli akcja w ogóle ma się wydarzyć za miesiąc, to już nawet nie jest kluczowa informacja, tylko jest to informacja, bez której my nie jesteśmy w stanie podjąć jakichkolwiek prac. Więc zarówno budżet, jak i termin realizacji są dla nas bardzo ważne. Z tym budżetem częściej jest problem. Tutaj często w briefach pojawia się takie zdanie do rekomendacji, którego prawdę mówiąc nie rozumiem, bo jakby chyba wszyscy wiemy, że istnieje pewien określony budżet w firmie, który możemy wydać zawsze. Więc trudno nam, nie będąc w tej organizacji, rekomendować cokolwiek. Posługujmy się widełkami, jeśli nie znamy konkretnych. Dokładnie. I tak nie zawsze. Pan Damian się ze mną nie zgadza. Nie zawsze znany jest ten budżet. Ja przyznam szczerze, że tutaj to też dla nas jest istotne, chociaż właśnie jakiś taki szacowany. Wiadomo, że nie zawsze jest to stricte konkretna kwota, natomiast no tutaj jakby te możliwości nawet w kontekście poświęconego czasu czy ewentualnie właśnie różnych rozwiązań, które możemy dla danej konkretnej akcji przygotować, jest to bardzo istotne. My nieraz się zdarza, że przygotowujemy też oferty w wersji takiej optymalnej i możliwej do rozwinięcia, tak, żeby klient też miał jakby
taki rzut na to, co może zrobić w ramach danego budżetu, a co jeszcze moglibyśmy więcej zrobić, żeby miał też możliwość wyboru. Jakby pod tym kątem też raczej staramy się być elastyczni, bo rozumiemy, że nie zawsze ten budżet jest właśnie taki sztywny, albo czasem być może właśnie jest opcja jakiejś negocjacji, albo komuś kierunek się na tyle spodoba, że będzie chciał więcej zainwestować w daną akcję. Natomiast właśnie, no mówię, patrząc na to, tak jak Filip wspomniał, że ten budżet może od nawet tych kilku tysięcy do nawet kilku milionów gdzieś tam balansować, no to to jest na tyle szeroka skala, że ciężko nam też wtedy wstrzelić się, jeśli nie wiemy nic, po prostu z propozycjami i z możliwościami, jakie dana aktywacja, w sensie jakie my możemy zaproponować w ramach danej aktywacji. Nie? Ta rekomendacja też pewnie jest możliwa w przypadku niektórych projektów, bo dużo łatwiej mi sobie wyobrazić, że agencja jest w stanie zarekomendować pewne budżety w przypadku chociażby obsługi social mediów, czyli twojego konika. Natomiast są takie zadania, gdzie naprawdę trudno jest to zrobić. W momencie, kiedy mówimy o chociażby kampanii reklamowej dowolnej, to nie musi być nawet szerokozasięgowa kampania, która wychodzi w outdoor, wychodzi w TV, zwykły digital, nawet niskobudżetowy, to i tak jakby trudno jest nam zarekomendować, bo od budżetu zależą KPI, więc albo potrzebujemy pewnych założeń co do wyników, które chcemy osiągnąć, albo właśnie tego budżetu. Tak, powiedziałabym, że jeśli ktoś nie chce specjalnie zdradzać budżetu, to być może rozwiązaniem jest bardzo szczegółowe wypełnienie briefu, co może nas nakierować na to, że wtedy my rzeczywiście możemy zarekomendować, patrząc na, powiedzmy, im bardziej szczegółowe te wytyczne, tym łatwiej nam będzie gdzieś tam to wszystko pospinać w całość i uznać, ile to rzeczywiście mogłoby potencjalnie kosztować. Więc tutaj to, no jest to bardzo ważny punkt i wydaje mi się, że jakby szczerość, skoro cel mamy wspólny, jednak powinna być, jeśli jest taka możliwość, no powinno to być po prostu przekazywane nam, żeby te działania też mogły być lepiej dopasowane do tego, jakie w danym momencie mamy możliwości. Kolejny istotny, a chyba często pomijany punkt, jeśli chodzi o wypełnianie takiego klasycznego briefu, to są informacje o konkurencji i branży. Czasem ktoś rzuci jakimś ogólnikiem, a to nie do końca jest tak, bo my mniej więcej mając, to też w tej drugiej części warsztatowej postaramy się jeszcze bardziej szczegółowo omówić, ale no, tak ogólnie przechodząc przez te punkty, ktoś może rzucić ogólnikiem, który my możemy z własnego doświadczenia gdzieś tam już jakiś mieć, ale my nie mamy wglądu w jakieś właśnie badania, czy nawet to, że czasem firma fokusuje się na jednym konkretnym konkurencie, że tak powiem, który w branży, nawet jeśli jest ich kilku, to skupia się na jednym konkretnym, no a my nie zawsze musimy o tym wiedzieć, nie? Więc tutaj myślę, że informacja o tej konkurencji ogólnopojętej właśnie branży dotyczącej danej usługi czy produktu, no jest też dla nas bardzo istotną informacją. Tak, myślę, że tutaj też warto o taką szczerość, na przykład wskazanie, że być może nie jesteśmy liderem rynku, być może jest konkurencja, która ma pewne elementy bardziej atrakcyjne od nas, chociażby cenę. Jakby to, czym gra konkurencja, kim dla nas jest ta konkurencja, to wszystko są dla nas kluczowe informacje, żeby zaprojektować komunikację, która będzie w stanie z nią zwyczajnie walczyć, będzie w stanie z nią konkurować. Więc informacje o konkurencji zdecydowanie bardzo, bardzo ważne i nie tylko tej konkurencji bezpośredniej, ale także na przykład konkurencji pośredniej. O tym na pewno będziemy mówić za moment, ale to też warto wskazać, jeśli nasz produkt może i nie bezpośrednio konkuruje z produktami z branży dość podobnej, ale jednak pośrednio tak, bo wówczas też musimy wziąć pod uwagę to, jak ta branża się komunikuje. Dokładnie. Kolejnym elementem są inspiracje i przykłady, czyli tak zwane benchmarki, które w briefach czasem się pojawiają, czasem nie. Tutaj już ustaliliśmy przed webinarem, że nie jest to być może konieczny element, natomiast z mojej perspektywy, bo tutaj powiedzmy
Filip jest w tym pierwszym kontakcie z klientem, my już w momencie produkcyjnym się z tym zderzamy, kiedy trzeba jakby no przygotować tą ofertę i coś wyprodukować, więc dla nas, nie ukrywam, że jakiś kierunek mniej więcej, te właśnie te benchmarki dają nam jakieś takie mniej więcej poczucie estetyki danego klienta, więc nie powiem, że jest to bezużyteczne. Wydaje mi się, że jeśli jest, to super. Jeśli nie ma, to jakoś sobie też poradzimy, natomiast ile ludzi, tyle opinii, każdy ma, tak jak mówię, swój pogląd na markę, swój pogląd właśnie na jakąś daną estetykę, więc tutaj to jest bardziej jakby wspomnienie o tym, że jeśli mamy poczucie, że mamy gdzieś tam możliwość dania takiego przykładu, to warto to dać. Jeśli nie, to się obejdzie, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy przynajmniej uważam, że warto, żeby to też się pojawiło. Może nie jakieś bardzo rozbudowane, ale chociaż jakiś mniej więcej kierunek. Aha. Nie wiem, czy masz coś do dodania w tym zakresie, ale wydaje mi się, że no warto, natomiast nie jest to chyba aż tak konieczne jak te inne informacje. Natomiast rzeczywiście się przydaje, przy czym ja też uważam, że benchmark niekoniecznie jest nam potrzebny już w tym momencie, w punkcie wyjścia, mm-hmm. bo on może się pojawić chociażby na etapie już tej pierwszej rozmowy po otrzymaniu briefu. Czyli tego debriefingu tak mm-hmm. zwanego. Dokładnie, więc benchmarku nie wskazałbym jako coś koniecznego, ale warto go mieć. Czasem też spotykam się z czymś takim, że benchmark jest zastępowany chociażby już konkretnym moodboardem. To też jest fajny kierunek, bo pokazuje nam właśnie ten kierunek, który mniej więcej klient ma w głowie. Nie jesteśmy zawsze w stanie do tej głowy czyjeś wejść, więc zwizualizowanie tego jakimiś właśnie takimi inspiracjami jest, uważam, bardzo cenną informacją. Tutaj jeszcze padło hasło takie jak debriefing, słowem wyjaśnienia. Myślę, że tutaj uzupełnię tylko, że w momencie, kiedy my dostajemy ten brief, możemy się z nim zapoznać, no to taką naturalną koleją rzeczy jest to, że być może na etapie analizy tego briefu pojawiają nam się jakieś dodatkowe pytania, wtedy pojawia się ten debriefing, kiedy możemy to jakby skonfrontować już bezpośrednio z klientem, no i z obu stron, jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe pytania, to po prostu to jest ten moment, kiedy jeszcze możemy je zweryfikować, no i wtedy zacząć już prace takie konkretne nad danym projektem. Ja jestem fanem organizowania debriefingu nawet w momencie, kiedy nie ma tak bardzo konkretnych pytań, chociażby po to, zwłaszcza w momencie, kiedy jest to pierwsza współpraca z klientem, żeby się poznać, ale też wymienić pierwsze myśli po przeczytaniu tego naszego punktu wyjścia. To mocno ułatwia dalszą pracę. Więc nawet jeśli brief jest super wypełniony, i tak można się spodziewać tego, że agencja poprosi o debriefing i to jest zupełnie okej. To jest jak najbardziej okej. No i tylko jakby powinno tak naprawdę zadziałać na naszą korzyść. Jest to też taki moment, w którym możemy wyłapać, jeśli rzeczywiście któraś ze stron pójdzie w nieco nie tym kierunku, jaki zakładaliśmy, to jeszcze jest ten moment, żeby rzeczywiście to zweryfikować, więc same plusy, zero minusów. No a poza tym, jeśli już widzimy się też, czy nawet online, ale zawsze nabiera to też takiego, powiedzmy, ludzkiego charakteru, uważam, że poza mailowaniem, tabelkami wypełnionymi, zawsze warto jednak z kimś spojrzeć sobie nawet przez komputer twarzą w twarz i gdzieś tam po prostu wymienić jakieś swoje uwagi czy zadać pytania. No i ostatni taki punkt, dosyć obszerny, bo on może zawierać wiele elementów i jest właśnie dosyć pojemny też, czyli właśnie wytyczne dotyczące wymagań technicznych i kreatywnych. No i tutaj jednym z takich elementów, który pod tym punktem może się skrywać, jest na przykład brandbook, gdzie uważam, często się to nie zdarza niestety, a uważamy, że jest to element, który powinien być pierwszym, jaki jest załączany razem właśnie z briefem, jeśli marka oczywiście go posiada, bo pozwala uniknąć wielu potknięć nie wynikających ze złej woli czy braku kompetencji obu ze stron, tylko dlatego, że nie mamy danej wiedzy, bo my, mając super wypełniony brief, możemy z nim działać. Graficy przygotują na przykład key visual,
No ale nagle się okazuje, że logo na przykład nie może być pokazywane w takiej formie, w jakiej zostało zaprezentowane, bo nie mieliśmy tego brandbooka, albo fonty powinny być takie, a nie inne, albo kolorystyka i że gdzieś tam jednak są już jakieś ustalone zasady, do których my się musimy stosować, no a w momencie, kiedy nie dostaniemy tego na starcie, to my tego po prostu nie wiemy i tracimy czas i swój, i klienta, bo wszystko się rozciąga w czasie, więc jeśli taki brandbook jest, to warto go po prostu przekazać już na samym początku współpracy. Co jeszcze myślisz, że w tym elemencie mogłoby się zawrzeć? Czasami zdarzają się projekty, gdzie już z góry mamy ustaloną pewną strategię komunikacji. To myślę najczęściej zdarza nam się w przypadku social mediów, gdzie istnieje już pewna centralna strategia komunikacji, a sociale mają być jej częścią, jej dopełnieniem, więc taką strategię warto przekazać. Są branże, które mają pewne konkretne obostrzenia, o których też warto na etapie briefu przypomnieć. Co prawda, no wszyscy na przykład wiemy, że w farmacji te obostrzenia istnieją, ale lepiej dmuchać na zimno i o tym dać znać, czy chociażby w branży bukmacherskiej. Oprócz tego istnieją też czasem wytyczne, które wynikają z pewnej polityki korporacyjnej, jak na przykład to, że marka nie może być obecna na TikToku. To zdarzył nam się taki przykład, który wynikał z właśnie polityki. Takiej już międzynarodowej bardziej, która po prostu jakby no, nakładała na firmę, nawet która jakby funkcjonowała w Polsce, była chętna, ale okazało się, że odgórne wytyczne są takie, że po prostu takiej możliwości nie ma, w związku z czym to okazało się być bardzo kluczową informacją, no bo tworząc jakąś strategię działań z naszej strony, no to wtedy być może my zakładaliśmy, że będzie to na przykład jeden z głównych gdzieś tam miejsc komunikacji, a może być nam zabrane, więc rzeczywiście lepiej o tym wiedzieć wcześniej. Czy nawet rzeczy tak przyziemne jak to, że nie wiem, nie chcemy być kojarzeni z ekotrendem, nie chcemy wchodzić w ekotrend, bo nie boimy się oskarżenia o greenwashing, to też jest pewna wytyczna dotycząca wymagań kreatywnych, więc jeśli mamy takie bardzo konkretne wytyczne, że w jakieś tematy nie wchodzimy, czegoś nie dotykamy, to warto to agencji przekazać już na start. No i to będę się pewnie powtarzać, ale po prostu służy temu, żeby rzeczywiście jak najmniej rozjechać się w tych wizjach po prostu już przy takim finalnym produkcie. Idąc dalej, no jakie pytania należy zadać przed rozpoczęciem współpracy? To są właśnie te pytania, które przejdziemy sobie w tej części już takiej bardziej praktycznej, te, które znajdują się akurat w naszym przykładowym briefie. Przejdziemy sobie go krok po kroku, będzie to takie przejście przez źle wypełniony brief, oczywiście przygotowany na potrzeby tego webinaru, nie jest to brief żadnego z klientów, który się do nas zgłaszał, po prostu wyciągając wnioski z jakiejś tam puli briefów, które przyszły na przestrzeni określonego czasu do nas. Filip tutaj po prostu przygotował zły i dobry brief, więc zaczniemy sobie od tych złych przykładów, żeby później pokazać, jak powinno się to z naszej perspektywy w taki poprawny sposób i najbardziej właśnie efektywny, efektowny wypełnić, tak żeby właśnie zmaksymalizować tą efektywność działań i osiągnięcie celów, które sobie zamierzyliśmy. Także przejdziemy sobie do pierwszego punktu, czyli właśnie te dobre i złe praktyki podczas briefowania agencji. Zaczniemy sobie od złej. Więc mamy markę, która nazywa się Super Napój, która produkuje napoje gazowane. I cóż nam ta marka mówi o sobie? Że jest dla wszystkich, że musi zwiększyć sprzedaż. Mówi nam, że ma archetyp odkrywcy. Ale no, że niewiele więcej. Dokładnie, że konkurencja, to o czym wspominaliśmy, że konkurencją są wszystkie napoje. No jest to dosyć pojemne hasło i generalnie nie dające nam zbyt, no jest to coś, do czego sami też doszlibyśmy, nie mając tej informacji, w związku z czym no nie jest to dla nas takie przydatne z perspektywy analizy takiego briefu. To, co chcemy pokazać w tym złym przykładzie, to jest to, że bardzo duży poziom ogółu bez tak naprawdę wejścia w ten szczegół, który zmienia postrzeganie wszystkich tych pytań, nic nam nie daje, bo to, że marka Super Napój produkuje napoje gazowane i że ma konkurencję pod postacią innych napojów i że
taki napój to właściwie może kupić każdy. Ja wiem już po tym, jak przeczytam nazwę tej firmy. Dokładnie. Więc to nie jest brief, który cokolwiek mi daje, cokolwiek wnosi. No i jest w pewnym sensie trochę stratą czasu z perspektywy klienta i naszą tak naprawdę, bo tak jak właśnie Filip wspomniał, no nie daje nam żadnej wartości dodanej, a celem tak naprawdę też tego webinaru jest to, że jeśli już zabieramy się za wypełnienie tego briefu, to fajnie by było, żeby on był korzystny dla obu stron, że jeśli już rzeczywiście poświęcamy ten czas, no bo zakładając, że ktoś wypełnia tego typu brief, no to też poświęca swój czas. My mamy nadzieję, że rzeczywiście z tego briefu coś wyniknie, skoro ktoś już bierze się za jego wypełnienie. No a finał jest taki, że po prostu czytamy oczywistą oczywistość, która nie daje nam żadnej, no żadnej korzyści w perspektywie tworzenia kolejnych działań. No i tutaj... Co więcej sprawia, że potem agencja prosi o kilka różnych spotkań, wysyła całe listy pytań mailowo, więc najpierw tracimy te pół godziny do godziny na wypełnienie takiego briefu, a następnie kolejne godziny na to, żeby odpowiadać na pytania. Doprecyzowujące, które tak. Po prostu no, jakby sprawiają, że wtedy osiągamy to, co chcieliśmy i wymagamy od takiego briefu właśnie. No i tutaj już mamy przykład odpowiedzi, które mogą być dla nas zdecydowanie bardziej przydatne. Oddaję Ci głos. Czyli już takie bezpośrednie wskazanie konkurencji. To jeszcze nie jest ten etap, gdzie my dzielimy się badaniami rynkowymi. Czasem też ich nie mamy, czasem po stronie agencji jest sprawdzenie takich rzeczy. Ale w każdym razie chodzi o to, żebyśmy my wiedzieli, kto jest naszym konkurentem, dlaczego jest naszym konkurentem, wiedzieli, jaki mamy benefit racjonalny czy też emocjonalny, czym możemy się posługiwać w tej komunikacji, no bo to, że mamy wysoką jakość produktów, to każdy może tak powiedzieć, prawda? I każdy pewnie chce też tak powiedzieć w perspektywie prezentacji swojego produktu. I właściwie często każdy to mówi. Natomiast oprócz tej wysokiej jakości produktów warto wskazać takie faktyczne benefity, którymi możemy rywalizować z naszą konkurencją, którą wskazujemy trochę wcześniej. I też warto mieć i powiedzieć agencji o tym, kiedy i dlaczego jesteśmy wybierani przez naszych klientów. Oraz tutaj znowu myślę, że warto pewną szczerość i też takie wskazanie rzeczywistej sytuacji na rynku. To znaczy, jeśli na przykład naszą bolączką jest to, że jesteśmy produktem FMCG i nie jesteśmy w stanie konkurować ceną z markami własnymi, to jest bardzo częste, to trzeba to po prostu wskazać. Mamy fajny produkt, ale nie jesteśmy w stanie konkurować ceną. Albo idąc w drugą stronę. Mamy bardzo atrakcyjną cenę, ale jesteśmy kojarzeni z taniością. To też się zdarza, nawet jeśli produkt jest dobry, zdarza się, więc tutaj też warto pokusić się o tą szczerość i po prostu wskazać takie elementy. I to, co też chciałem pokazać w tym dobrym przykładzie, to to, że nie zawsze trzeba wszystko odpowiadać na każde pytanie. To znaczy, jeśli agencja pyta nas chociażby o archetyp marki, a my nie mamy go ustalonego, nie wierzymy w archetypy, ja na przykład nie wierzę w archetypy, nie lubię archetypów, to nie wypełniamy tego pola, po prostu. Jakby nie ma potrzeby, żeby wpisywać coś na siłę. Nie każde pole musi być wypełnione, nie każda informacja musi być przekazana, mówmy o tym, co jest kluczowe i co pomoże nam postawić fundamenty pod ten projekt. Dokładnie, zwłaszcza, że tutaj na przykład jeśli chodzi o ten archetyp, to tak jak wspominałeś, widać często po tych odpowiedziach, że ktoś po prostu nawet za bardzo może się nie, i to niczyja wina ani błąd, ale że nie zna na przykład w ogóle takiego sformułowania, widać, że sobie gdzieś tam sprawdził, co to jest w wyszukiwarce i coś tam mu mniej więcej pasuje, więc wpisuje, ale jeśli rzeczywiście ktoś się tym nie kieruje, to nie ma sensu jakby sztucznie pompować tego, że mamy coś takiego i jeśli to rzeczywiście nie jest jakby praktykowane i w żaden sposób nam nie pomoże, jeśli to tylko będzie jakby hasło wrzucone w tabelkę. No tutaj jeszcze, no mówię, z takich bardzo prostych przykładów
choćby jeśli chodzi o ten podpunkt o tych unikalnych właściwościach, no tutaj patrząc na sam napój, bardzo nagazowany, dużo różnych smaków. Znowu taka oczywista oczywistość, a z kolei w tym dobrym przykładzie hasło to, że to jest polska marka, już daje nam punkt wyjściowy w ogóle do myślenia o kierunku danej komunikacji. To, że korzystamy z wody źródlanej, kolejny benefit, który można naprawdę super przedstawić w różnych działaniach. Brak sztucznych barwników tylko na plus w kontekście jakby znowu komunikacji o danym produkcie, ale to są już takie konkrety, które, no umówmy się, jeśli chodzi o to, że jest duży wybór, no to zapoznając się z samym produktem, my też jesteśmy w stanie gdzieś tam to zauważyć, a takie hasła już dają nam gdzieś większe pole do popisu i też jakby możliwość skupienia się na danych kwestiach. No i tutaj właśnie ta aktualna sytuacja marki to też jest fajnie, jeśli ktoś jest rzeczywiście szczery i się z nami podzieli tym, no bo my nie jesteśmy konkurencją dla siebie, tylko no jeśli chcemy podjąć współpracę, no to właśnie jak sama nazwa wskazuje, chcemy współpracować na jakby finalny, wspólny cel i jakiś sukces, więc tutaj ta szczerość jest też bardzo istotna. Kolejne to informacje na temat konsumenta. To jest coś, o czym już chyba wcześniej mówiliśmy, to znaczy posługiwanie się takim dużym poziomem ogółu, mówienie o tym, że każdy jest klientem naszej marki. Jasne, są marki, gdzie rzeczywiście ta target grupa jest bardzo szeroka, zarówno pod względem takim demograficznym, jak i też pewnych przyzwyczajeń. Natomiast nadal akcja, komunikacja, na cokolwiek jest ten brief, chociaż ten akurat będzie na kampanię reklamową, powinien mieć wskazane, rozpisane te grupy trochę bardziej, co pokazujemy już w tym dobrym tak jest. Przykładzie, gdzie nawet jeśli ten nasz produkt jest skierowany do bardzo szerokiej grupy, my jesteśmy w stanie wskazać, że młodsi konsumenci kupują go częściej, są dla nas ważniejsi, są korową grupą, ale też na przykład nie chcemy komunikacją obrazić tej naszej grupy starszych konsumentów, którzy również przecież ten produkt kupują, więc być może agencja musi wówczas zaprojektować coś, co trafi przede wszystkim do młodych, ale również nie jest czymś, co zrazi starszych. I to jest dość częsta prośba w przypadku tych produktów o bardzo szerokiej grupie celowej, ale jednocześnie ta prośba musi wybrzmieć, trzeba to wskazać. No i tak, warto też wskazać, kto jest takim naszym heavy userem, kto najczęściej korzysta z naszego produktu. Nigdy nie jest tak, że heavy userem jest każdy. To jakby trudno, nie widziałem takiej marki, takiego briefu. Czy takich badań, które by rzeczywiście wskazały heavy userów na każdym poziomie, na każdym etapie swojego życia. No i teraz to pytanie, jaki styl życia prowadzą odbiorcy. Jeśli tego nie wiemy, to też wprost mówmy, że nie wiemy, bo czasem nie mamy badań, które mówią nam o takich rzeczach, a to jednak są pytania, które... na które odpowiedzi nie powinny powstawać na podstawie domysłów. To są pytania, na które powinniśmy odpowiadać, mając przebadaną naszą target grupę. Więc jeśli nie wiemy, no to raczej wskazujmy, że nie wiemy. Możemy podzielić się pewnymi domysłami. Tak, jakieś sugestie, tak? Bądź jakieś wnioski, które na podstawie, powiedzmy, czasu trwania sprzedaży i tak dalej mamy, nawet jeśli one nie są poparte badaniami, to gdzieś tam zawsze może nas to nakierować w lepszy... Wskażmy wówczas, że nie mamy tych badań. Tak, że to jest bardziej nasz wniosek taki wewnętrzny, a nie poparte jest to badaniami. Bo być może agencja ma. Często agencje też mają dostępy do różnych badań dotyczących konsumentów konkretnych produktów, więc warto wskazać, że coś jest sugestią przypuszczenia. Dokładnie. Idziemy sobie dalej do takiej już bardziej obszernej części, która tutaj jest dosyć... pan Tomasz pyta, skąd mamy te badania? Zazwyczaj
je zwyczajnie kupujemy od domów badawczych, które takie badania prowadzą. I mówiąc, badania to są bardzo, bardzo różne badania. Na przykład ostatnio znalazłem raport, potrzebowałem raportu dotyczącego tego, jak Polacy przygotowują się na grilla. Więc nawet tego typu badania, gdzie sprawdzam, bzdura. Badania są drogie. No są, ale to też jest jakaś inwestycja nasza w to, żeby móc się przygotować dobrze do niektórych przetargów i mieć ogólne pojęcie, jak wygląda rynek w danym momencie. To w większości, myślę, Filip, poprawnie, jeśli się mylę, ale to też są badania, które dotyczą na przykład właśnie konsumentów, to nie są badania, które zlecamy na podstawie jakiejś konkretnej firmy, tak? Nie badamy z wyprzedzeniem konkretnych. To jest dość ciekawy zarzut, który, to znaczy, jeśli to byłaby prawda, to pewnie przestalibyśmy istnieć. Bo tak, podpisujemy NDA-ki i tak klienci czasami powierzają nam badania, nie zawsze, ale czasami tak. Natomiast no, nie jest to, panie Tomaszu, zwyczajnie prawda. I tak, nie wykorzystujemy badań innych klientów przy kontaktach z ich konkurencyjnymi markami. W ogóle raczej nie stosujemy takiej praktyki, gdzie pracujemy dla konkurencyjnych dla siebie podmiotów. Mając w portfolio jakieś daną dziedzinę, że tak powiem, czy raczej się nie zdarza, żeby właśnie one się pojawiały w tym samym czasie. Pomijając to, że często klienci sobie tego nie życzą, więc i tak podpisujemy umowę, które nam tego zakazują, to też zwyczajnie to nie działa, to znaczy trudno jest odciąć się emocjonalnie od pewnych projektów dla jednego klienta, żeby zacząć pracować dla jego konkurenta. I de facto dla swojego pierwszego klienta działać na pewno niekorzyść jako konkurencja. Więc raczej nie. Tak więc nie posługujemy się badaniami, które klienci nam pokazują, przekazują. Do wykorzystania w danym projekcie. Tak. Raczej są to rzeczywiście badania, które pozyskujemy. A czy to kupując, czy też często one są darmowe. Na przykład ten raport grillowy, o którym mówiłem, był raportem darmowym, chociaż też poprosiłem o stworzenie dedykowanego już dla klienta pod konkretną akcję. No i tutaj też taki ogólny raport, na przykład właśnie dotyczący tych zachowań, tak naprawdę daje nam pole do popisu do wielu różnych dziedzin, tak? Do różnych, jakby ta wiedza, którą pozyskujemy z tego konkretnego raportu, daje nam pole do popisu przy kilku klientach z różnych branż, nawet, tak? Gdzieś tam w sensie jakby dotykającym tego tematu, na przykład właśnie w tym przypadku grilla. W momencie, kiedy kupujemy chociażby badania dotyczące tego, jak zachowują się shopperzy w Polsce, no to trudno myśleć, że będziemy wykorzystywać je w jednej tylko ofercie, no bo ludzie kupują bardzo różne produkty, dokładnie. Ale wiemy, gdzie kupują, jakie formaty są popularne, jak możemy sobie tych shopperów naszych podzielić. Natomiast jakby trudno już znaleźć, kupić badania dotyczące konkretnych marek, to musi dostarczyć nam klient. My jesteśmy w stanie dostarczać informacje dotyczące pewnych ogólnych zachowań. To znaczy bez problemu znajdę, czy pewnie znajdę darmowe nawet badania dotyczące konsumentów wędlin, ale już niekoniecznie znajdę badania dotyczące konsumentów wędliny dobra, wędlina, czy jakkolwiek byśmy ją sobie nazwali. Raczej to są już wewnętrzne zlecenia konkretnej firmy, które zwracają się do firm zajmujących się tworzeniem takich raportów. Które zresztą też trudno jest nam wykorzystać w przypadku innej firmy konkurencyjnej, no bo dotyczą konkretnej marki. Tak, istnieją pewne przyzwyczajenia konsumenckie, to dlaczego marka jest wybierana, często deklaracje często nie mają żadnego odniesienia do tego, czemu jest naprawdę wybierana.
więc też trudno się nawet takimi badaniami posługiwać przy ofertach dla konkurencji. Więc nie, panie Tomaszu, jeszcze raz. Dobra. I przechodzimy sobie do czwartego punktu, czy nawet powiedziałabym takiej sekcji, która w briefie się znajduje, czyli komunikacja marketingowa i public relations. No i tutaj właśnie mamy ten zły przykład, czyli znowu bardzo dużo ogólników. Tak, no i myślę, że nie ma się co nad tym rozwodzić. Po prostu mało konkretu, informacje, które tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić samodzielnie w przeciągu kilku minut. Dokładnie. No i tutaj zobaczmy sobie, jak powinno to być wypełnione, czyli właśnie czy hasło, które właśnie z dotychczas prowadzonych działań były najskuteczniejsze. Tutaj w tej złej odpowiedzi jest taka odpowiedź troszkę wymijająca, niepewna. Lepsza, jak rozumiem z twojej perspektywy, jest taka, kiedy po prostu przyznajemy się do tego, że nie mamy takich informacji, i my wtedy po prostu jakoś bardzo się na tym nie skupiamy, kierujemy swoją uwagę gdzie indziej, skoro tutaj po prostu to nie zostało zmierzone. Dokładnie. Nie zawsze efektywność działań jest mierzona, a czasem też trudno porównywać pewne kampanie do innych, więc taka informacja pod tytułem nie wiem, jest okej. Okay. Lepiej powiedzieć nie wiem, niż mówić chyba sociale, ale w sumie nie jestem pewien, bo to budzi w nas taki pewien... sprawia, że my zaczynamy myśleć o tym, co nie tak było z tymi socialami, a być może wszystko było okej. Okay. Być może wszystko jest okej. Okay. Więc takie wzbudzanie niepewności raczej nie, lepiej mówić po prostu. Niekoniecznie mam pewność, czy niekoniecznie wiem, jaka jest prawda, co było efektywne, a co nie. To, co chciałem tutaj pokazać z kolei, to, że nie zawsze te pola muszą być niesamowicie obszernie wypełnione w stosunku do tego, powiedzmy, złego przykładu. Natomiast nawet jedna informacja, jedno zdanie więcej potrafi bardzo mocno zmienić wydźwięk całego tego formularza i dużo zmienić, jeśli chodzi o odbiór przez agencję. To znaczy w momencie, kiedy mówimy, no prowadzimy social media i promocje z sieciami handlowymi, okej, okay, spoko, to dobra, coś mi to oddaje, ale... W momencie, kiedy mówimy już, robimy te sociale, robimy trade marketing, ale do tej pory nie mieliśmy żadnej dużej centralnej kampanii, to jest takie nasze pierwsze działanie, to jest dla mnie już informacja dużo, dużo większa. Więc warto nawet pokusić się o to zdanie więcej. Czy też ten cel, chcemy zwiększyć sprzedaż. Jakby zwiększenie sprzedaży często, właściwie zawsze jest celem, tak, samym w sobie, tak, po prostu. A na ten cel składają się pewne cele pośrednie i te cele pośrednie chyba często są ważniejsze w przypadku pojedynczych akcji, jak chociażby pokazanie pewnego konkretnego benefitu, który ostatecznie przełoży się na to zwiększenie sprzedaży. Dokładnie. Co chcemy, by ludzie czuli po zetknięciu z naszą komunikacją? Tutaj też... No taki ogólnik, że mają chcieć kupić produkt, no to też jakby umówmy się, myślę, że wszystkie działania marketingowe do tego zmierzają, tak? Że zależy nam na tym zwiększeniu sprzedaży, jednak większość tych działań jest skupiona na tym, że chcemy, żeby ci ludzie identyfikowali się z naszą marką i finalnie, bądź nie, ale finalnie ten produkt zakupili, więc tutaj rzeczywiście jakby wskazanie przykładowo, że właśnie jesteśmy na przykład alternatywą lepszą dla drogich odpowiedników, już bardziej nas gdzieś nakieruje niż taki ogólnik w postaci tego, że po prostu chcemy, żeby produkt był kupowany częściej. Tak. I to jest jedno zdanie, to nie jest rozprawka, a mówi zdecydowanie więcej o oczekiwaniach, o tym, co chcemy osiągnąć i o tym, w jakim punkcie chcemy być po przeprowadzeniu tej kampanii, bo o ile wiadomo, że brief jest pewnym punktem wyjścia do zaprojektowania tej akcji, no to musimy już projektując ten brief myśleć o tym punkcie wyjścia z projektu, to znaczy co chcemy nim osiągnąć.
Dokładnie. Jeśli chodzi jeszcze tu, może z mojego jakiegoś tam doświadczenia, jest też podpunkt oprócz dotykający tego, że na przykład byli Państwo obsługiwani wcześniej przez jakąś agencję. Można się tym dzielić. Jeśli nie było takich rzeczy, po prostu warto nic nie wpisywać. Natomiast jeśli rzeczywiście była jakaś rzecz, no to też można się oczywiście z nią podzielić. Weźmiemy ją jak najbardziej pod uwagę. No i tutaj myślę, że warto też wspomnieć o tym punkcie 4.8. Tu też jest do rekomendacji, ale w tym dobrym przykładzie. Fajnie, jeśli nawet jeśli jest to do naszej rekomendacji, zwrócić uwagę, na czym nam zależy. W momencie, kiedy piszemy, nie wiem, to też na przykład debriefing jest momentem, w którym my możemy coś zaproponować i wtedy Państwo mogą po prostu się do tego odnieść i gdzieś tam wspólnie dojdziemy do tego, z jakiego powodu ktoś nie wie, albo czy rzeczywiście nie wie, naprowadzając go jakimiś dodatkowymi pytaniami. I tutaj jeszcze mamy ciąg dalszy tego elementu o komunikacji marketingowej. Od razu sobie przejdziemy też do tych dobrych przykładów, czyli te informacje dodatkowe, które w tym złym przykładzie nie były na przykład wypełnione. No i tutaj mamy ten przykład już wytycznej i kreatywnej, to znaczy zależy nam na podkreśleniu, że jesteśmy polską marką z długą tradycją. Jest to konkretna wytyczna kreatywna, którą musimy wziąć pod uwagę. I o takich wytycznych dodatkowych też myślimy, mówiąc o tym elemencie. Tak, no jeśli chodzi o planowany budżet, to myślę, że tu obszernie już to też omówiliśmy w tym bardziej ogólnym przykładzie. No, do rekomendacji jest to mało satysfakcjonujące rzeczywiście dla nas. Jeśli mamy wskazanie już konkretnej kwoty bądź jakiegoś zakresu, to jest to dla nas już dużo, dużo większe, no jakby bodziec, który sprawia, że wiemy, w którą stronę z tymi działaniami możemy iść. No jeśli chodzi o załączniki do briefa, to jest tu nawet tam jakby już wskazane są przykłady, co to może być, czyli właśnie jakiś media plan. Jeśli mamy prezentację, na przykład właśnie strategii, która gdzieś już jest założona i powinniśmy ją wziąć pod uwagę, co jest dosyć logiczne, no to też warto ją zawrzeć. Czy właśnie na przykład ten brand book, rzeczy, które po prostu pomogą nam nie odbiegać od jakichś założeń, które już w przypadku danej marki po prostu są. Dokładnie tak. No i przejdziemy sobie do tych dodatkowych informacji, już też pokażę może obie te opcje. Chociaż myślę, że źle, że nazwaliśmy je dodatkowymi w tym Okej. naszym briefie, bo tak naprawdę termin złożenia oferty, czy jakby oczekiwany moment rozpoczęcia całego projektu, zdecydowanie nie są dodatkowymi Ale ważną, informacjami. Tak, więc chociaż to jest zawarte. ten webinar też nam przyniesie wartość dodaną. Usuniemy sobie słowo dodatkowe, będzie ważne informacje. Dokładnie. Ale tak, dwie rzeczy. Jeśli mamy duży projekt, który rzeczywiście wymaga dużo planowania, nie dawajmy agencjom na niego 2 tygodni, bo nikt nie rzuci pracy od razu, żeby przyjrzeć się briefowi, więc de facto zostaje nam jakiś tydzień roboczy pracy. A to jest mało czasu, żeby zaproponować coś przemyślanego, a jednak i nam, i myślę Państwu jako klientom zależy na tym, żeby po pierwsze przekazywać, a po drugie otrzymywać przemyślane propozycje, a te wymagają niestety czasu. Więc w przykładzie złym 2 tygodnie mało. Miesiąc, okej, okay, bo to już daje nam jakieś 3 tygodnie robocze, żeby popracować, przemyśleć, Tak, i spotkać się. umieścić też pracę nad danym projektem, czy właśnie przetargiem w przestrzeni pracy, którą wykonujemy przecież na co dzień. No bo zakładając, że nawet właśnie wygramy potencjalnie z przykładowym klientem jakiś przetarg, no to później ta praca dalej trwa. W międzyczasie też pojawiają się nowe przetargi, a więc też, no, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało, fajnie jest rzeczywiście mieć troszkę więcej wyprzedzenia, żeby to wszystko dobrze, bez straty dla żadnej ze stron, po prostu się przygotować. Realnie po prostu dawanie więcej czasu często przekłada się na wyższej jakości propozycje, bo zwyczajnie jest przestrzeń na to, żeby te propozycje przygotować. Zorganizować też chociażby ten debriefing już z Tak, mniejszą presją taką, tylko dokładnie. rzeczywiście zastanowienie się nad zebranie tych materiałów i tak dalej. No, też zerknięcie z Państwa strony przy już jakichś propozycjach, żeby rzeczywiście móc uniknąć jakichś, no, rozszerzenia po prostu tych działań. W sensie nawet nie rozszerzenia, a rozciągania w czasie, tylko rzeczywiście, żeby każdy miał poczucie, że ma przestrzeń, żeby się w to po prostu zaangażować.
Termin decyzji o wyborze partnera nie jest informacją kluczową, jest informacją miłą. Ja zazwyczaj o to pytam klientów, ale nie jest to kluczowa informacja. Z kolei już termin rozpoczęcia działań jest kluczowy i tutaj znowu przygotowanie dużych akcji wymaga czasu, więc znowu starajmy się wszyscy dawać sobie ten czas, żeby jednak dowieść projekty. Dokładnie. To chyba tyle, prawda? I tak naprawdę zmieściliśmy się w godzinie, więc bardzo się cieszymy, że udało nam się tą wiedzę w miarę skondensować. Tutaj pojawia się też na czacie ankieta, do której serdecznie zapraszamy. Są też tutaj namiary, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany jakby skonfrontowaniem się z nami, jeśli chodzi właśnie o sam brief, czy w ogóle jakby jakąś ofertę współpracy, to zapraszamy, tu jest podany numer bezpośrednio do Filipa, jest też adres mailowy, można nas też znaleźć na socialach, na stronie internetowej, więc bardzo serdecznie zapraszamy. No i w tym momencie dziękujemy bardzo za uczestnictwo. Dziękujemy też za pytania, uwagi, sugestie, to też nam zawsze gdzieś tam daje bodziec do tego, żeby na przykład jeszcze coś zawrzeć dodatkowego w takim webinarze i coś gdzieś tam wyszczegółowić. Także taka aktywność zawsze na plus. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy dosyć, że tak powiem, szczegółowo i wyczerpująco, jeśli chodzi o ewentualne wątpliwości. No i jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to jest ten moment. Więc jeszcze chwilkę poczekamy. Dziękujemy Pani Agnieszce. Mamy nadzieję, że jakby ten webinar nie miał absolutnie na celu jakiegoś pouczania. My bardziej chcieliśmy potraktować to rzeczywiście w sposób taki partnerski, bo po prostu ten brief jest takim łącznikiem, który pozwala nam później na jeszcze lepszą i taką sprawniejszą współpracę. Więc jakby założenia są tylko takie, żeby obu stronom było lepiej i żeby nam sobie nawzajem po prostu pomóc. Pewnie jeszcze się z Filipem za jakiś czas spotkamy. Myślę, że debiut był bardzo udany. No i tak jak mówię, jeszcze raz dziękujemy Państwu za uczestnictwo. Widzę, że chyba pytań nie ma. Są podziękowania, za które bardzo dziękujemy, również my. No i pozostaje nam życzyć udanego wtorku i jeszcze całego tygodnia pracy. I do zobaczenia wkrótce, bo informacje o kolejnych webinarach będą się pojawiać na bieżąco. Także zachęcamy do śledzenia informacji. Tak jak mówię, jeszcze raz bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobra, czekaj. Mam nadzieję.